nasz bohater, Marian Widły, który jeszcze nie poznał Krystyny, który jeszcze nie ma z nią dzieci, zbudował swój dom. Teraz ma gdzie mieszkać, ale musi przetrwać pierwszą noc. Nie ma za wiele jedzenia, ma oczywiście tyle, żeby jakby co dać radę i brzuch mu nie rozerwie z głodu. Ale w zasadzie jest biedny, nie ma nic. Dopiero zaczyna. I teraz wszystko zależy od tego, jak on zacznie. Pierwsza noc w nowym domu Mariana Widły. Jest ciemno. Nikt przy zdrowych zmysłach nie przeszedłby teraz na drugą stronę i wejść do tego, wszedłby do tego lasu. Nikt. To jest zabójstwo. W zasadzie nie ma najmniejszych szans, żebyś wrócił cało. Prawdopodobnie wilki cię rozerwą na strzępy. Marian Widły, który ma tanią koszulę, widać, że gorszego gatunku, nic oryginalnego, głupi nie jest i tam nie wejdzie. Po pierwsze, na razie niech wejdzie do chaty. Tutaj jest bardzo niebezpiecznie. To jego domek. On sam go zbudował. Chatka jest prosta i chatce, jeżeli zgasi latarnię, nic nie widać, ale niech na razie zgasi. Dlaczego? Musimy sobie zobaczyć w ogóle, co my tutaj takiego mamy, jeżeli chodzi o jedzenie. Mamy trochę jagód, proponowałbym to jednak zjeść. Zjedzmy te jagody, żeby przynajmniej miał jakąkolwiek kondycję i aby w nocy spokojnie mógł spać. Jagody zjedzone, ale jest zatrucie. Spożywanie niektórych grzybów, niedojrzałych owoców lub zepsutego jedzenia spowoduje u ciebie zatrucie, które może okazać się śmiertelne w skutkach. Podczas bycia zatrutym twój partner, parametr żywności nie może zostać uzupełniony. W walce z zatruciem pomoże ci zioło, dziurawiec zwyczajny. Czy my mamy zioło, dziurawiec zwyczajny? Nie mamy jego, ale widać, że Marian Widły cierpi. W takim wypadku, nocka, nie nocka, kolega musi znaleźć dziurawca zwyczajnego. Dziurawiec zwyczajny gdzieś tutaj i w okolicach był. Proszę bardzo. Teraz musi bardzo szybko zjeść. Czy jeden dziurawiec zwyczajny pomoże Marianowi Widły przejść mocne zatrucie pokarmowe? Wydaje mi się, że chyba nie. Ale znowu nie mamy zbytnio czasu, bo on widać, że powoli zaczyna jednak walić z żołądka. Szukaj, Marian, szukaj dziurawca. Mamy ich kilka, no to zobaczmy, czy teraz jego zatrucie przejdzie. Powinno się uspokoić już, ale faktem sytuacja jest napięta. Widać, że to dobrze nie wygląda. No dobrze, na razie w takim razie jeszcze jedna sprawa. Przed snem dobrze się jest napić. Oczywiście nie za dużo, dlatego że będzie chciał iść do toalety. A wiemy, że to niedobrze wychodzić jednak co chwilę do toalety. Jest głodny, ale trochę zjadł. Niewiele, ale jednak zjadł. Miał zatrucie pokarmowe, dupę mu rozerwało. To też, ale ja jeszcze zerknę na jedną sprawę. Jabłko. Niech zje jeszcze jedno jabłko. Czy to mu pomoże? Niewiele, ale jednak pomogło. Łóżko i śpimy. Dzień, następna pora roku, dzień. No i zaczyna się dzień. Jak widzimy, dzień, Marian Widły już jest gotowy do kolejnych prac. Teraz wszystko już dobrze widać, także możemy spokojnie się przyjrzeć na naszą chatę. I co? Świetna, co? Muszę wam powiedzieć jedną sprawę. Jeżeli kryzys w naszym kraju na przykład będzie się tak pięknie rozwijał dalej, to pamiętajcie o tym, że na przykład czynsz za dwa pokoje w bloku może kosztować średnią krajową, za prąd drugie średniokrajowe. Wcale się nie dziwcie, jeżeli w lesie zobaczycie sporo takich chatek wyprodukowanych gdzieś nad rzeczką i całe familie tam mieszkające. Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście nawet taki standard może być bardzo drogi, no bo jednak to trzeba wykonać, a nie ma czasu, bo tutaj komornik będzie latał na przykład, bo czynszu nie płacicie albo coś innego. W każdym razie w lesie na pewno jest szansa duża, że tego rodzaju chatki za jakiś czas mogą stać. Dobrze, teraz musimy się przyzwyczaić do tego,
co się tutaj dzieje. Babkę lekarską też warto zbierać, jeżeli się ją znajdzie, ale my zajmiemy się w tym momencie, w naszym dzisiejszym odcinku, zrobieniem trochę noszy. Tutaj blisko postaramy się z Marianem Widły pozbierać wszystkie kamienie i trochę patyków i zrobić kilka noży. Nasze noże generalnie są dobrej jakości. Marian Widły jest dobry w nożach, to nie o to chodzi, że jest nożownikiem. Nie, ale świetnie noże wykonuje. Zaczynamy zbieractwo. Chyba lekko jesteśmy przeciążeni. No, ale tak bywa. Robota kwitnie, trzeba robić. Zobaczmy teraz te noże, żeby je zrobić. Nożyki są chyba gdzieś tu. Nóż kamienny. Możemy stworzyć więcej? Możemy. Ile możemy stworzyć tych noży? Widać, że możemy stworzyć ich 10. No to działajmy. Marian Widły tyra, robi nóż za nożem. To wprawa, którą odziedziczył po swoim ojcu, który umiał robić noże, ale nic więcej umieć nie robił. Wino rypał nawet przez skórę. Marian Widły na szczęście nie rypie przez skórę, a tylko z gwinta wali, jeżeli flaszka jest odpowiedniej wielkości. Musimy na razie po pierwsze zrobić jakiekolwiek zapasy, bo za chwilę widać, że Marian może jebnąć z głodu. Przygotować wszystko, zrobić pułapkę na królika. To wszystko trochę wymaga czasu, ale na razie zjedzmy sobie jedną bułkę owsianą i zobaczmy, jak mu wzrosło jedzenie. Wzrosło mu sporo. Musimy zrobić pułapkę na królika i zrobimy, ale na razie proponuję jedno. Lecimy do wiochy. Musimy ciutek zarobić. Ta wioska w sumie nie jest pewne do końca. Czy Marian Widły, który Krystynę szuka, on ją w końcu znajdzie. Czy on znajdzie Krystynę w tej wiosce? To tego nie wie. Musi między nimi zaiskrzyć. Czy zaiskrzy? Dowiemy się. Jak widać, Marian Widły jest słabego zdrowia. Po przebiegnięciu niedużego dystansu mało się nie spawiował. Ale to jest dobro geja. To jest klientka, z którą będziemy robili interesy. Trzeba generalnie czytać te wszystkie informacje. Ja oczywiście czytam, ale tylko niektóre, muszę powiedzieć. Tu akurat już zwróciłem uwagę. Jest problem z towarem i tutaj trzeba dostarczyć, bo niedługo nie będzie browaru. To ważna sprawa. Z nią faktem można robić interesy, ale można też romansować. Można też sprawdzić, jakie ma towary.
No i zerknijmy, jakie ona ma towary. Na razie chyba nic kupywać nie będę, chociaż musimy zrobić sobie, prawdę mówiąc, jakieś zapasy, ale pomyślałem sobie o tym, żeby jednak wziąć się za sprzedanie towarów, tylko muszę na razie dojść co i jak, poczekajcie. O, tu, no dobrze, sprzedaj. Potrzebujemy teraz tak, kamienne noże, mamy ich 11. Sprzedajmy te noże, trochę gotówki zarobimy. Ile możemy sprzedać? Ja bym sprzedał 10, jednego bym zostawił, na wszelki wypadek. I zarobimy 200. To sporo grosza. Teraz zobaczmy u niej, czy możemy sobie kupić cokolwiek dodatkowego do jedzenia, coś, co nie jest drogie i możemy z tego coś zrobić. Butelka wina, no jebnąłby, ale... W sumie nie jestem pewny. Ona ma owoce i te owoce bym kupował sobie. To jest na czarną godzinę. Przynajmniej kupić 2 sztuki, 3 sztuki. Jakby co uratuje nas w sytuacji, kiedy będziemy naprawdę bardzo, bardzo złym stanie. Romansować z nią nie będę, dlatego że ona jednak jest ciut starsza od Mariana Widły. Marian Widły jest osobą dosyć młodą, w zasadzie bardzo młodą. On dopiero zaczyna swoją przygodę i nie chce poznawać od razu, może żenić się tak ze starszą panią. Definitywnie na razie nie. Taksówkarz stoi ciągle i stać będzie, a wy przyjrzyjcie się, jak ten świat pięknie wygląda. Muszę wam też powiedzieć całkiem poważnie, że Marian Widły jest gigantycznie zadowolony z tego świata. Żyje mu się dobrze, chociaż wie doskonale, że tutaj, w tych rejonach bardzo, bardzo łatwo stracić jest wszystko. Tutaj wilk wilkiem i w ogóle dzieje się wiele, ale na razie najważniejsza sprawa. Musimy zrobić pułapkę na królika. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, ale przy okazji, jak jestem i jest jakiś towar, to ja trochę go pozbieram. Naszym głównym biznesem w tym momencie to będą i kamienie, prawdę mówiąc. Też mamy ustawienia tutaj na najdłuższe z możliwych, to chyba 30 dni, jak pamiętam. I będziemy starali się tutaj rozłożyć szybko grę na łopatki. Nie, rolnictwo na łopatki. Będziemy starali się zrobić jakieś pole. Na polu posadzimy, co się da. Ja myślę o cebuli. Lubię jeść cebulę garściami na surowo, co się rzadko, prawdę mówiąc, zdarza. No dobrze, teraz jeszcze ciutek kamieni. Kamienie w tym rejonie, jak będziemy oczywiście zbierać, to one się, bądźmy szczerzy, dosyć szybko wykończą. Ja spokojnie jeszcze dałbym radę zrobić dzisiaj jednego kursa i o smarć. Smarć coś można gotować, nie pamiętam, dowiem się. Spokojnie bym dał radę zrobić jeszcze jednego kursa i zarobić na tych nożach. I prawdę mówiąc, nie wiem, czy taki nie zrobię. Oczywiście na razie zobaczę tą pułapkę na tego królika. Wiem, gdzie mniej więcej go postawić. Dlaczego? Dlatego, że w tym rejonie dawno temu grałem. Wtedy grałem na Twitchu, jak dobrze pamiętam. Na razie wejdźmy i zobaczmy sobie te pułapki. Gdzie to może być? Małe dekoracje, bramy, ogrodzenia, budynki, rękodzieło, droga, meble, dekoracje. Rękodzieło. Co jest w rękodziele? W rękodziele jest niewiele. Tutaj na pewno pułapki nie ma. Worka zrobić żadnego też nie możemy, ale możemy zrobić drewnianą motykę. Tutaj potrzeba jedną kłodę i patyków 5. Drewniana motyka na pewno mi się przyda i Marian Widły niech i ją zrobi. Kupiliśmy też 3 jabłka, ale prawdę mówiąc jabłka... Słyszałem wilka. Aż mi dupa się zatrzęsła. Spokojnie. Gdzie to może być? Może tutaj. Dekoracje. Jest, pułapki. Pułapki na królika. Trzeba patyków 2 i kamieni 2. Robię. Nie mogę robić, bo muszę coś... A to jest na ptaki. Czekaj, tu jest, Boże, na królika. Dobra, 10 patyków. Mamy. Teraz musimy go postawić. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pułapkę... Na królika ja bym postawił gdzieś tutaj. O ile pamiętam, kiedyś tutaj stawiałem i zawsze go łapałem. Nie wiem, czy ten królik ciągle tędy wędruje. Nie wiem, czy jego rodzina ciągle tutaj wędruje. Ale Marian Widły czuje w kościach, że tu jest szansa dorwania tego królika. Królik jest bardzo pysznym, ale pamiętajmy, że to jest mięso chude i w zasadniczo zbytnio mocy... bym powiedział, że nie dostaniemy. Wykombinuję sobie gdzieś tutaj i w tym miejscu zapamiętam i w tym miejscu zawsze będę to stawiał. Czy warto postawić sobie jeszcze gdzieś kilka pułapek? Wydaje mi się, że tak, dlatego, że te pułapki po pierwsze one się niszczą, czyli jeżeli złapiecie kilka, to w zasadzie będzie dupa.
ona się zaraz zniszczy i trzeba będzie ją robić od nowa. Poza tym nie zawsze się królik złapie, też należy o tym pamiętać, a ja przy okazji jak widzę jakieś babki lekarskie, bo coś takiego muszę to zbierać. Musimy trochę tego uzbierać, dlatego że jednak może być taka sytuacja, że Marian Widły będzie cierpiał i leki mu się przydadzą. No dobrze, pułapka jest tutaj jedna, my musimy zapamiętać, że ona tutaj leży. Nie ma sensu absolutnie montować drugiej koło tej. Gdzie zamontujemy drugą? Proponuję gdzieś tu. Aha, możemy mieć tylko jedną. No to jeżeli możemy mieć tylko jedną, to niestety musimy działać na tej jednej. W takim razie co robimy? Na razie zrobimy w taki oto sposób, że pójdziemy znowu trochę pohandlować. Czyli zróbmy sobie tych nożyków, ile się da. Zrobił jeden. Do dupy, źle ustawiłem. Marian Widły czasem niestety robi jeszcze byki. Rękodzieła, noże i stwórz więcej. Ile możemy zrobić? 3. Niewiele. Zaraz zobaczymy, czego nam brakuje. Prawdopodobnie brakuje nam patyków, bo kamieni trochę mamy. I postaramy się jeszcze ze 2 paki zarobić. Postaramy się również kupić dodatkowo jeszcze jabłek być może, a być może jakąś bułkę. Tam w tej wiosce jest pani, która ma też piekarnię. Drogo jak... O cholera. Widzicie tego bobra? Ja mogę zrobić tutaj broń jakby co, tylko zobaczę, czy mam towar. Czekaj. Drewniana włócznia. Kłoda. Musimy mieć kłodę. No to idziemy po kłodę. Trzeba też pamiętać o takiej sprawie, że bób, Boże, to nie bób, że tutaj polowanie na zwierzę może okazać się dla nas śmiertelne, dlatego że my będziemy na niego polować, a on będzie polował na nas. No i może się to skończyć bardzo niedobrze. No dobrze, za chwilę zrobimy jeszcze kilka nożyków, dlatego że to będzie nasza podstawowa sprawa. Na razie przez ten sezon na pewno. Musimy zarabiać gotówkę i Marian Widły jako biedak z nad biedaków musi tyrać jak wściekły. Tutaj blisko żadnych zwierząt akurat takich, co faktycznie nam dupę ugryzą czy coś zrobią, to generalnie nie ma. Także przejmować się zbytnio Marian nie musi, ale uważać jak pójdzie gdzieś dalej, to musi. Zróbmy więcej nożyków. Możemy zrobić 4. Działaj, Marian! A ten ciągle tam chodzi. Potrzeba nam łuku. Wtedy rozwalam łeb. Widać również, że Marian powoli jest spragniony. Woda oczywiście nawadnia, ale nic nie nawadni tak organizmu jak świeża wódka. Tutaj na razie wódki żadnej nie mamy. To jeszcze trochę potrwa. Ja tylko zerknę, czego mi brakuje do zrobienia noży. Poczekajcie, wezmę sobie... Jak są te kamienie? Kamieni mi brakowało. No dobrze. Oczywiście po robieniu przez 2 tygodnie noży non-stop nawet najtwardsi będą żygać jak wściekli. Ja wiem, ale w tamtych czasach nie było wiele możliwości. Czasy były kiepskie, ciężkie, ale też i spokojne. Idziemy się napić. W wodzie widać ryby, ale żeby złapać rybę w tamtych czasach, to nie było takie proste. Trzeba było, zanim dojdziemy do przyrządów, które nam to umożliwią, to trochę uwierzcie, że potrwa. Na razie jedna sprawa. Zauważyłem też, że mamy... Czekaj, dziurawiec wezmę. Że mamy też trochę punktów, aby Marian Widły sobie tutaj jakieś levele porobił i tym będziemy musieli również z naszym bohaterem Marianem Widły się zająć. Dziurawce, lekarstwa różnego rodzaju zbieramy ile fabryka dała, bo to naprawdę może być sytuacja taka, że nawet sobie sprawy nie zdajemy, jak raptem brzuch nas napierd boli, noga, prawda, nam odpada, krwawi nam wszystko jak cholera i leki potrafią załatwić sytuację. Biegniemy do wioski! Jeszcze raz tego dnia.
Oczywiście może być taka sytuacja, że przybędziecie do wioski, a pani sprzedawczyni nie ma. Nie ma. Poszła ze swoim mężem na siano na przykład, prawda, poleżeć trochę, odpocząć, bo dzień ciężki i wiadomo jak to było. Na razie jednak jest. Noże. Tu można sprzedać wszystko, nawet kamienie, ale prawdę mówiąc nie opyla się. Kupiliśmy kilka jabłek. One są w tej samej cenie, co i gruszki. Teraz kupię 3 gruszki. No i w zasadzie kilka takich... Kilka rzeczy do jedzenia mamy. Oczywiście taka gruszka nie uratuje nam... Jakby co. Nie, ale wstrzyma. Idziemy dalej. Tu jest pani, która handluje chlebem, o ile pamiętam, i ciastem. Ceny ma takie, że nawet Marsjanie przewracają się. Ale zobaczmy, co u niej. Be welcome, stranger. Można również z Adeliną romansować, ale ona ma wiek 35 lat, po pierwsze. Po drugie, słyszałem, nie wiem czy jest to prawdą, ale patelnio przez sen wali w łeb. Tutaj radziłbym się zastanowić, co można u niej kupić. Chleb, spójrzcie, 180, skąd oni ją tutaj przywieźli? Nie mam bladego pojęcia, wydałbym wszystkie fundusze, żeby cokolwiek od niej kupić. Ale trzeba się rozglądać, bo czasami można coś kupić, na przykład cebulę. Cebula zawsze pomoże, chmiel, chleb żytni 210, chleb pszenny 225. Kupię buraki. Ile? Kupię 2 sztuki. Goodbye. Żegnaj. To klientka, która w tej wiosce robi największe interesy. Jest w zasadzie bandytą finansowym, tak bym to powiedział. Ale tak to bywa. Tutaj jest klient, u którego możemy kupić też i nasiona. Co możemy u niego kupić? Po pierwsze, przydałoby się coś posadzić, coś co szybko nam wyrośnie. Nasiona buraka, nasiona cebuli, nasiona kapusty. Ja bym posadził kapustę. Ile? Nie wiem. Kupmy 6. To strasznie dużo kosztuje, wam powiem. Ale kupmy na razie 8, 9. Kupmy na razie 9. Ale żeby kapusta rosła, potrzebne nam są też nawozy. Nawozy musimy zrobić jeszcze worek, który będzie tą nawóz wyrzucał i też nasiona. To wszystko trochę kosztuje, ale grosz po groszu zarabiając, będziemy kupywali różne towary i gromadzili. Ale ja sobie pomyślałem o jednym. Musimy mieć skrzynkę. Nie pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, ale musimy mieć skrzynkę, w której będziemy trzymali różne towary, które są zbędne, dlatego że za chwilę będziemy nosić dużo gówna i będziemy wolno chodzić. Nie będziemy mogli przynosić tych towarów, co i chcemy. Wracamy do chaty. Dzień powoli mija. Marian Widły żyje szczęśliwie, mimo że ciągle jest singlem. Te miejsce, co Marian wybrał sobie tutaj na swoją wioskę, to dobry teren. Bardzo mi się podoba. Mamy dostęp właśnie do wszystkiego. Ja muszę pomyśleć i dokładnie się teraz przyjrzeć faktem, co tutaj trzeba teraz zrobić takiego, żebyśmy zaczęli dobrze funkcjonować. Przyjrzeć się musimy na to, jakie mamy możliwości levelowania tutaj różnych rzeczy, no bo daleko wtedy i nie zajdziemy. Wejdźmy sobie najpierw za dnia do chaty i przyjrzyjmy się, co i jak tu wygląda. Możemy tutaj gotować. Mamy ognisko. Ale tu mamy skrzynię. Zobaczmy, co mamy w skrzyni. Na razie nie mamy nic. I tutaj ja bym coś poprzenosił. Co możemy przenieść? Te buraki, które żeśmy kupili, to na pewno nie potrzeba nam tego nosić. Bułka owsiana, niech będzie. To jest na czarno, to jest tak, żeby jak zjeść, jakby coś się działo. Dziurawiec zwyczajny,
to też bym przeniósł, ile się tylko da. Pamiętajcie o tym, że ta skrzynka też ma wytrzymałość pewną. Gruszkę i jabłko, tutaj gruszkę bym, jabłko nosił ze sobą zawsze, ja bym to jadł na wszelki wypadek. Mamy tutaj monet 266, nasiona kapusty. Nasiona kapusty przenieś wszystkie, to będziemy już gromadzili. Owsianka zjemy jakby co, owsiane, ale patyk, pióro. Pióra nam są kompletnie na razie niepotrzebne, to też bym przeniósł tutaj, aby Marian Widły jednak plecy trochę miał odciążone, bo jednak nosi za dużo. Suszone mięso będziemy jedli, słoma. Słoma nam się przyda do robienia pochodni, którą będziemy musieli zrobić. No dobrze, teraz zerknijmy jeszcze na jedną taką sprawę, chociaż zauważyłem, że za chwilę Marian jebnie z głodu. Zjedzmy sobie dwie gruszki, które nam pomogły. No ino, prawdę mówiąc, to tak za wiele nie pomogło. Zerknijmy sobie teraz na umiejętności, bo to jest nam cholernie potrzebne. Wiedza o wydobyciu. Przyglądałem sobie różne tutaj te umiejętności i wam powiem, że tak. Wziąłem, znaczy podejrzewam, żebym wziął uzdolniony rolnik i to bym tutaj wziął. Niestety nie mogę wziąć, bo to jesteśmy jeszcze za słabi. Ale to by mi się zdecydowanie przydało. Na razie to, co tutaj mam, to prawdę mówiąc i jakoś nie widzę sensu, żeby cokolwiek robić, no bo jesteśmy na razie za słabi, żeby brać, aby tylko brać. Czyli na razie nic nie będziemy brać. Co w takim razie robimy dalej? Zobaczmy jeszcze dzisiaj jedną rzecz. Potrzebuję tutaj zrobić coś, żeby się bronić w sytuacji kryzysowej, czyli włócznie, drewniana włócznie. Potrzebujemy jedną kłodę i będziemy mogli zrobić sobie jeszcze włócznie. Także Marian Widły jeszcze jedną rzecz dzisiaj musi wykonać, czyli ściąć jakieś drzewo. Prawdę mówiąc, początek jest. Tak jak w wielu grach survivalowych trzeba początek przejść. Ja grałem oczywiście i coś pamiętam, ale nie wszystko. I muszę na razie sobie poprzypominać, co najlepiej zrobić, co najlepiej zainwestować punkty i tak dalej. To wymaga oczywiście trochę czasu, a nie chcę sobie psuć i wam też historii Mariana Widły. Także trzeba na razie przytrzymać początek. Teraz tak, zróbmy sobie tą drewnianą włócznię, bo to na pewno mi się przyda. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić motykę. Nie wiem jak handel z motyką, czy opłaca się ją handlować, czy nie. Dlatego wam powiem, że zrobię na razie dwie sztuki i zobaczę, ile ona kosztuje w sklepie. Jeżeli, bo tego nie pamiętam. Wiem, że noże były zawsze opłacalne i Marian Widła, nożownik najsłynniejszy tu w okolicy, na nich będzie zarabiał i nawet, prawdę mówiąc, zrobię dosyć sporo tego towaru, tych noży i dosyć sporo na tym zarobię. Mamy sporo jeszcze towaru na plecach, te kłody wziąłem kilka, także szybko dojdziemy w miarę oczywiście możliwości, bo widać, że Marian Widły ledwo idzie i wstawimy te kłody do naszej skrzyni, aby zbytnio nie nosić i jeszcze jedną rzecz, te jedzenie. Muszę się przyjrzeć, czy jeszcze czegoś jednak nie kupić, bo widać, że on ciągle ledwo stoi. Teraz tak, mamy tutaj tak, kamienny nóż jeszcze jeden, drewniana włócznia jedna, niech będzie. Szukajmy coś, co nam tutaj zawadza. Pióro przenieśmy, niepotrzebne. Pochodnia niech będzie, słoma niech będzie. Czyli w zasadzie on nic takiego nie ma, a jest przeciążony. To co on takiego ma? Czekaj. Drewniane włócznie ja mam 4. A po co mi tyle włóczni? Aha, to może ja je sprzedam. Czekaj, na razie wezmę tak. Przeniosę 3 te drewniane włócznie. Po co ja zrobiłem tyle włóczni? Drewniana motyka, mam też 3. Przeniosę 2. Jedną jakby co sprzedam i wtedy zastanowię się co jak, ale on ciągle jest jakiś ciężki. Muszę pomyśleć, co on takiego nosi. Ma sporo... Niczego sporo. Babka lekarska, to też przenieś. No dobrze, to są sprawy techniczne, ja je sam ogarnę i widzimy się w następnym odcinku. Idzie nocka, spójrzcie jak pięknie, gdy robi się ciemno, ale fakt faktem, gdy robi się ciemno, a mi w brzuchu burczy, to ja być wkurzony. To nie jest dobra sytuacja. Marian Widły dopiero zaczyna. Jest cienki jak bolek, ale miejmy nadzieję, że będzie znany w okolicy i to dosyć szybko. Spokojnych snów. Dla Mariana Widły również. Cześć.